Tematem przewodnim tego vloga, tak jak widzicie w tytule, jest motywacja, brak tej motywacji. Co zrobić, żeby się zmotywować? Także chciałem tutaj właśnie powiedzieć kilka słów od siebie na sam początek tego vloga, żebyście nie musieli czekać, nie musieli przewijać, aczkolwiek będzie mi bardzo miło, jak obejrzycie go do końca. Tamten tydzień był u mnie właśnie taki leniwy, taki z brakiem, powiedzmy, motywacji, dlatego że już byłem poobijany po wszystkich treningach, byłem po prostu zmęczony, posinieczony, jeszcze miałem sparing, w którym dostałem w mordę, nie wiem, czy to widać, ale mam tutaj na nosie jeszcze ślad, ogólnie mam właśnie ten nos trochę spuchnięty i mnie boli, też mam oko trochę podbite, nieważne. I ogólnie po tym sparingu takim psychicznie byłem, powiedzmy, zmęczony, zniszczony, ciężko powiedzieć. Ale tamten tydzień właśnie był taki, powiedzmy, leniwy. I jak sobie z tym poradziłem? Tak sobie z tym poradziłem, że zdałem sobie sprawę z tego, że po pierwsze, nie da się być cały czas perfekcyjnym. Po prostu jesteśmy ludźmi i wiadomo, że niektórzy tak pokazują, że tak powiem, swoją codzienność, jakby byli cały czas na chodzie, jakby cały czas działali na 100%, ale tak nie jest. Niektórzy może bardziej, niektórzy mniej są, powiedzmy, nie chcą być pracowici, ale zdeterminowani, zmotywowani, zwał jak zwał, i po prostu robią więcej, ale każdy prędzej czy później ma gorszy okres. Czasami niektórzy mają, powiedzmy, przez 2 lata taki okres solidny, a potem przez 2 lata są w dupie, więc to jest bardzo, bardzo różnie z tym bywa, ale chciałem właśnie powiedzieć jedną rzecz. Do wszystkich osób, które na przykład teraz się odchudzają, albo nie, budują masę mięśniową, uczą się czegoś nowego, cokolwiek, jakby, cokolwiek robicie i czekacie na rezultat, to jest błąd. Jakby błędem jest to, że czekacie na rezultat, dlatego że pamiętajcie, dzień, w którym zasadzacie ziarno, to nie jest dzień, w którym zbieracie, kurwa, plony, nie? Jakby to jest oczywiste i każdy to wie, tylko nie każdy potrafi to przełożyć w inne dziedziny życia. Tak samo, nie wiem, chodzimy do szkoły, to wiecie, jak byliśmy uczniami, jak jesteście dalej uczniami, to nie zastanawiacie się nad tym, jakby nie odliczacie do końca szkoły, że tak powiem, i nie macie takiego codziennie, że o, jeszcze, kurwa, tyle i tyle zostało, tylko po prostu chodzicie jakby do tej szkoły z dnia na dzień, jakby jesteście w tym procesie, ale nie zastanawiacie się nad tym, nie? I ja zauważyłem, że w ogóle dzieci nie mają właśnie takich spaczonych głów, tylko potem ta głowa się spacza. I często jest tak, że te wyniki naszej pracy nie są liniowe, nie? To nie jest tak, że włożymy x, y, z pracy i wyciągniemy takie i takie efekty. W niektórych rzeczach tak jest, w niektórych nie, ale często właśnie bywa tak, że musimy włożyć ileś pracy, nie widząc prawie w ogóle efektów, i nagle te efekty mogą się pojawić praktycznie z dnia na dzień. I tak samo, nie wiem, jak zacząłem robić YouTube'a, jak zacząłem właśnie działać na social mediach, to też nie było tak, że mi to liniowo rosło. Po prostu raz było źle, raz było dobrze, raz było gorzej, raz było lepiej, ale to był cały czas proces. Jakbym na przykład 6 lat temu, jak zaczynałem kanał na YouTubie, myślał tylko o tym, żeby zbić, nie wiem, 100 tysięcy subów i tylko tym żył, to prawdopodobnie bym zrezygnował z tego, bo bym nie wytrzymał z taką presją i takim myśleniem przez kolejne 3 lata. I trzeba po prostu pamiętać o tym, że macie tak naprawdę 2 wybory, jeżeli cokolwiek robicie, jeżeli na przykład chcecie schudnąć, bo czujecie się źle w swoim ciele, no to macie 2 opcje, albo a, pogodzić się z tym, jak wyglądacie, czyli po prostu iść, że tak powiem, w stronę akceptowania siebie, albo b, a raczej lub b, bo możecie zrobić jedno i drugie razem, po prostu schudnąć, nie? Jakby nie ma tu, kurwa, innego wyjścia. Tak samo, jeżeli chcecie przed jakimś spełnić swoje marzenie, to musicie albo zapierdalać po to, żeby je spełnić, albo pogodzić się z tym, że go po prostu nie spełnicie, albo że zajmie to 5 razy dłużej, niż mogłoby zająć. I jakby, jak tak zaczniecie o tym myśleć, przynajmniej ja tak mam, to mam takie, no okej, mam jeden dzień leniwy, drugi dzień leniwy, trzeci dzień leniwy, no ale w końcu jakby muszę się ogarnąć, bo to do niczego nie prowadzi, jakby to mnie nie przeniesie, że tak powiem, tam, gdzie chcę, nie sprawi, że osiągnę to, co chcę. I to myślenie też pozwoliło mi zrobić życiową formę, bo ja tak naprawdę bardzo długo ją robiłem, bo mi wtedy redukcja zajęła prawie 5,5 roku, gdzie nie zrzuciłem dużo, bo ja zrzuciłem chyba 5 czy 6 kg wtedy, więc wiecie, to jest kilogram miesięcznie tylko, nie? To się wydaje mega mało, bo niektórzy tyle zrzucają, nie wiem, w miesiąc, ale no ja miałem tak, jak miałem, i wiecie, miałem takie dni, że oczywiście były cheaty, no bo jakbym trzymał cały czas dietę, to bym dużo szybciej miał efekty, ale wiecie, miałem gorsze dni, miałem cheaty, tu miałem tydzień, powiedzmy, taki, że przytyłem, a nie schudłem, ale koniec końców wracałem jakby do tego procesu, wracałem do tej pracy, którą sobie nałożyłem, i koniec końców ten efekt uzyskałem. I tak było też ze wszystkim innym, że
tak powiem, w moim życiu, że po prostu miałem gorsze dni, gdzie miałem coś w dupie i po prostu do tego nie siadałem, dałem sobie odpust i wtedy ja się za to karałem, w sensie ja się czułem z tym źle, miałem wyrzuty sumienia, że nic nie robię. Dzisiaj po tylu latach wiem po prostu, że to było głupie, bo właśnie zdałem sobie z tego sprawę, że nie jesteśmy robotami, żeby zapierdalać non-stop na 100%. I ja sobie po prostu pozwalam na to, że jak mam gorszy dzień, to nic nie robię. Oczywiście mam takie z tyłu głowy, że o, tracę czas, tylko pamiętajcie, że życie nie jest czarno-białe i zawsze to jest kwestia wyborów i właśnie odcieni szarości, że wiecie, nie macie takich wyborów, na przykład jak ktoś jest w związku, nie? To z jednej strony macie takie, no trzeba być niezależnym, trzeba żyć jakby, robić to, co wy macie ochotę, jakby działać tak, jak wy byście chcieli działać, a z drugiej strony macie związek, w którym no trzeba iść na kompromisy i jakby nie ma takiego innego wyjścia. I to zawsze jest kwestia wyborów i kwestia tego, żeby znaleźć złoty środek. Tak samo jak na przykład, nie wiem, z jednej strony macie, że carpe diem, chwytaj dzień, żyj tak, jakby jutra miała nie być, ale z drugiej strony, no przydałoby się na przykład oszczędzać trochę pieniądze i myśleć o przyszłości, nie? I zawsze stoimy tak naprawdę na wyborze dwóch bardzo skrajnych rzeczy i musimy po prostu znaleźć sobie jakiś punkt na tej osi, powiedzmy, że to jest taka oś, macie tutaj jedną skrajność, drugą skrajność i my musimy sobie wybrać, w którym miejscu chcemy być i każdy wybór będzie dobry tak naprawdę. Nie ma czegoś takiego, że jest zły wybór, bo każdy ma swoje plusy i minusy i ze wszystkim są plusy i minusy, bo minusem odchudzania jest to, że musicie się kurwa pilnować z dietą i tyle. Nikt mi nie powie, że odchudzanie jest proste, bo kurwa nie jest. Jakby było, to by nikt nie był gruby. Prosta sprawa. Albo wóz, albo przewóz, nie? Możecie nie trzymać diety, możecie źle się czuć, możecie nie dbać o swoje zdrowie i to zdrowie wam się przypomni za 20-30 lat. Jak na przykład w wieku 50-60 lat będziecie mieć problemy z sercem. Albo możecie robić coś, żeby tych problemów nie było. I musicie jakby poświęcić dziś dla jutra. Po prostu. Czasami trzeba coś poświęcić, żeby mieć coś. Albo mieć coś teraz i poświęcić coś w przyszłości. A mi się szczać chce. Dlatego bardzo ważna jest też metoda małych kroków, dlatego że wtedy możemy sobie to rozłożyć w czasie, bo tak jak na przykład edukacja żywieniowa i w ogóle budowanie zdrowych nawyków, to trwa latami, jak nie po prostu nawet całe życie, żeby to ogarnąć, bo ja 10 lat w tym siedzę i dalej bym nie powiedział, że mam wyrobione te nawyki. Mam wyrobionych ich kilka, ale dalej jestem, że tak powiem, w dupie, nie? Mimo tego, że tyle w tym siedzę, a ktoś inny będzie miał na przykład z tym łatwiej, ale z czymś innym już nie będzie miał tak łatwo. I ja też dlatego nie lubię oceniać, w sensie w ogóle ocenianie ludzi po jednej, że tak powiem, dziedzinie ich życia jest kurwa głupie, dlatego że wiecie, no ktoś może powiedzieć, o, zrobiłem formę, taki jestem zajebisty i tak dalej, ale na przykład w robocie mu nie idzie, nie? I on już, jak chodzi o pracę, zarobki, finanse, czy cokolwiek, już na przykład musi się w chuj nauczyć, bo jest do tyłu, nie? Po prostu jest coś, co przychodzi nam łatwiej, jest coś, co przychodzi nam trudniej. Jeżeli coś przychodzi nam trudniej, to musimy poświęcić temu więcej czasu, więcej uwagi, dać sobie większą, że tak powiem, taką granicę dania dupy po prostu, że okej, no to jest dla mnie trudne, więc trudno jest mi cokolwiek z tym zrobić, zmienić, co nie znaczy, że mam się nie starać, nie? No chyba, że tak jak powiedziałem, sobie po prostu się z tym pogodzimy. Ja też na przykład zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś na coś nie narzeka, to jakby jest spoko, nie? Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, nie narzeka na to, ile zarabia, albo nie narzeka na to, jak wygląda, no to ja nie mam zamiaru takiej osobie nic doradzać, nic mówić, bo po co? Jakby, jeżeli komuś coś pasuje w życiu, to zajebiście, nie? Jak komuś pasuje, że, nie wiem, no cokolwiek, no nie chcę tu dawać konkretnych przykładów, ale jeżeli coś komuś po prostu pasuje w życiu i mu to nie przeszkadza, to też nikt inny nie powinien tej osobie w tym przeszkadzać. Po prostu, jeżeli ktoś jakby, nie wiem, pogodził się z tym, że ma trochę nadprogramowych kilogramów i on nie ma zamiaru z tym nic robić, ma to w dupie, dobrze się z tym czuje, to zajebiście, nie? Jakby spoko. Jestem z Marcinem na treningu, robimy push. Dzisiaj zaczynamy trochę inaczej, bo od wstępnego zmęczenia na bramie rozpięteczki, a potem zobaczymy, co wejdzie dalej. Marcin, ile zrobiłeś treningów w tym roku? Czwarty. Nagrywamy w lutym. Co się stało? Skąd to zwątpienie?
Nie wiem, szczerze nie wiem. Po prostu miałem cięższy okres, ale czas wrócić i git. Ale się teraz cieszę, bo człowiek początkujący, fajnie jest progres, więc lecimy. Ujejoj. Ciężko, ciężko. Trzeba się parę do domu? Tak. A ty na zębach. Teraz lecimy trzecią i jeszcze dropa walimy. Kodrop, samo wyciskanie? Wciskanie. A, czyli dobra, okej. Okay. Wstępne zmęczenie, od razu drop i chuj. Tak. Tak się trenuje. Do załamania. Ojojoj. Ale odcięło. O stary. Skoki. Kurwa. Ale pompuje, co? Ale pali. O stary. Nowa koszulka, ładna. Myślę, dzisiaj mi zakupy przyszły, bo zrobiłem przed wyjazdem. I ostatnie takie zakupy zrobiłem w sumie rok temu też przed wyjazdem. Wyjazd to jest zawsze dobry moment, żeby zrobić zakupy. Kupiłem sobie dwie pary butów, ubrania, fajnie. O, mewy latają. A nie, mewy to inny dźwięk wydają. Marcin nie robił 2 miesiące wyciskania. No, waży trochę. No 36. Ole, buła. No kurwa, waży. No waży, waży. Nie spodziewałbym się. Ale ty, co ty robisz? Dlaczego mówisz 6-8? O! O stary! Chyba dycha. Jeszcze dwa, dawaj! Dawaj, dawaj! A ta kurwa zajebana. O stary! To jest właśnie plus Tytuana, że o 14 jest pusto. Polecam. To jest dobry ciężar na początek. 40. Ale już klatę zniszczone, kurwa. Ile zrobiłeś? 10. Chyba. Chuja. Kurwa, ciężkie. No ciężkie, ciężkie. To jest dobry ciężar na początek. To jest idealny ciężar na początek. Piotr Nowaczewski. Kurwa, na początek to koniec od razu. Kurwa. Co, po dychu na stronę? Co? Po dychu. Myślę, że po 10 powtórzeń. 5 dych na stronę. Także mamy tutaj 110 kg teraz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dawaj. Ho. Drop set. O stary. Ale się nawet takie czuł. Ale super rzucie. 6, 7, dawaj. 8. Dawaj, 9, 9, 9, 9. No, dotknij. No. Trzecie ćwiczenie. Nie, czwarte. Klatę skończyliśmy. I teraz bary. Letko. Letko? Letko. To ja zrobię. Nie takie letkie. Tachę. Od razu? Ale gdybym od razu powiedział, że ciężkie, to byś z automatu był nasywał, że ciężkie. Teraz zobacz, to będzie w kurwa ciężkie. A, tu jest ten, 20 założona. Tak. Dwudziestkę, pod spodem taka dziesiątka. Tak. 90 kilo i to 5, 95. Teraz zrobię 3 powtórzenia. Albo kurwa 6. Na 4 nastawienie mam. Raz, 2, dawaj, 3, 4, dawaj, 5,
6, 7, dawaj, dawaj jeszcze jeden. Dawaj, 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 8. Kurwa, ty coś silny się robisz. No. Z podychu. 115. Nie. Tak. Nie, tak. 2, 4, 5, 6, 7. A jak to liczysz? O tak policzę, patrz. 2, 4, 6. Co kurwa, jeszcze raz. No właśnie. 210. 10. Dodać. Takie wiesz, tutaj kalkulacje u nas się tak uczyły. Nie będą, bo ja montuję. Nie umiem takich rzeczy robić. Także wyobraźcie sobie, że tam kalkulacje były wklejone. 5. 6. 7. Kurwa! Młodźmy! Kurwa! Ciężkie, co? Dawaj! 2, 3, dawaj, dawaj, dawaj! Robimy 3 serie. Potrójnie łączone ćwiczenie. Wznosy przodem. Jak Marcin skończy, to ja zaczynam, będzie robił wznosy bokiem. Potem jak on skończy, to ja zrobię wznosy bokiem. A potem będziemy robić w opadzie tułowie na ławce. I robimy, nie wiem ile, do odcięcia. Król barków powraca. Jak się czujesz? Jakbym... Nie wiem, naprawdę się dziwnie czuję, zajebiście się czuję, ale się dziwnie czuję. I brakowało mi takiego uczucia. Brakowało mi takiego przetrania, takiego zajechania, takiego przełamywania własnych granic. No to jest fajne, to jest fajne. Jak wrócę, pewnie padnę, ale jestem bardzo szczęśliwy. Najpierw zjesz kotlecika. A, tak wiecie, tak jak się na przykład napierdolicie, no na sam tydzień się źle czujecie, ale i tak jesteście zadowoleni, nie? To ostatnie ćwiczenie. Prostowanie na wyciągu. Czyli 3 ćwiczenia na klatę. Na barki nie wiem, jak to policzyć. W sumie 4, ale niby 2. No i 1 na triceps. Ten ciężar jest za duży, tylko ty jesteś za słaby. Dawaj, nie módl się, to nie anlachy. O kurwa. Co, za słaby jesteś? Nie. Tak było. O nie. O nie. Czy to jest set inwa? Minęły 2 dni od tego nagrania z treningu. Wczoraj miałem ciężki trening zapasów, do tego jeszcze cardio, sporo cardio. Ale w tym tygodniu dałem sobie jakby taki cel, że muszę mieć do końca tygodnia 97 i coś tam na wadze. W sensie, że musi być to 9,7 z przodu. Dzisiaj się udało, 97,9, a jest piątek, nie, jest sobota, także jeszcze mam jutro. W sensie jutro jeszcze może być niżej, nie? Jeżeli chodzi o nasz wyjazd, to właśnie wyjeżdżamy we wtorek, lecimy na Dominikanę znowu, ale za bardzo nie ma gdzie latać teraz, że tak powiem, w tym czasie trudnym, takim, żeby się nie pierdolić z tym wyjazdem, a my chcemy po prostu pojechać odpocząć, także myślę, że to będzie fajny wyjazd, trochę inaczej chcemy go spędzić niż ostatnio, ale to wszystko zobaczycie na vlogach, dlatego że biorę ze sobą aparat, będę nagrywał, będzie dzień jedzenia na wakacjach, dzień treningu na wakacjach, więc wszystko wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Luty ogólnie to jest taki czas, w którym właśnie te postanowienia noworoczne idą gdzieś tam na drugi plan, gdzieś się kończą i ludzie po prostu mają dużo mniej motywacji, bo widzą też, że w ciągu miesiąca nie osiągnęli tego, co chcieli osiągnąć, dlatego że po prostu mieli założenia za duże, mieli za duże oczekiwania, nie to, że za mało pracy włożyli, chociaż część oczywiście włożyła za mało pracy, ale to nie jest kwestia tego też, że nie wiem, ktoś jest mało pracowity, tylko po prostu też nie był w stanie nawet włożyć tyle pracy, ile chciał, ze względu chociażby na wolny czas, dlatego chciałem wam powiedzieć, żebyście się nie poddawali, żebyście cisnęli dalej, nawet jeżeli to ma być na 30% możliwości, a nie na 100, to dalej 30% da wam więcej niż 0, więc działajcie, mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał, zmotywował was. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku, już tutaj powiedzmy w ładniejszym, bardziej klimatycznym miejscu. Trzymajcie się.